Cześć, cześć, zapraszamy na relację z premiery Sony. Oglądaj! Oto tegoroczny średniak Sony. To, co go wyróżnia, to ekran. Ekran sięgający praktycznie do samego dołu obudowy, do samego dołu panelu frontowego, a niewielki margines pozostawiony jedynie u góry. Ekran ma proporcje 21:9. Zresztą, co ja Wam będę opowiadał, macie tutaj całą specyfikację widoczną w tej chwili na ekranie. Sony sobie przygotowało takie tutaj szablony. Więc dane techniczne po prostu Wam przewinę, nie będę już tego powtarzał, bo żeby Was nie zanudzić. Natomiast sam telefon dosyć fajnie leży w ręku, nie jest zbyt ciężki, nie jest zbyt duży. No jednak podejrzewam, że może być problem z sięgnięciem w krańce ekranu dla osób, które mają krótsze palce. Czytnik linii papilarnych na boku, obudowa raczej z tworzywa, ciepła w dotyku, ale dosyć porządnie wykonana, fajnie wyglądająca. Ten podwójny aparat wkomponowano w nieco wystającą ramkę. Wygląda to całkiem dobrze. Całkiem dobrze jak na średniaka. Także myślę, że jest to dosyć fajna propozycja. A, no i oczywiście, moi drodzy, szukamy mini jacka, którego mamy na górze. Także mogę potwierdzić, mini jack jest. A to już jest większy z modeli, czyli Xperia 10 Plus. No to też szybko przewińmy sobie specyfikację. Ale tu w zasadzie główną różnicę stanowi wyświetlacz, jest po prostu większy. Ale dla pewności przejedziemy dalej, żebyście sobie mogli przyznać. Oczywiście akumulator też jest inny. Także przeglądamy specyfikację, co tu jeszcze się zmieniło. Dobra, poszczegóły odsyłam Was na MGSM-a. No ale jeżeli chodzi o stylizację, to te telefony są w zasadzie identyczne. Oba smartfony różnią się też jeszcze procesorami, pojemnością akumulatorów, no i wariantami pamięci. Tu już mamy premierową Xperia One. Niestety telefon jeszcze nie jest dostępny na normalnej ekspozycji, jest wszędzie poprzyczepiany, tak jak widzicie. Można sobie wypróbować Dolby Atmos, tak jak Jacek to w tej chwili robi. Można sobie sprawdzić z innym typem słuchawek, ale nie można jeszcze tego telefonu wziąć do łapki i pobawić się chociażby interfejsem. Ja tylko powiem, że na słuchawkach Sony słychać rzeczywiście świetnie. No ale wierzę, że tutaj został włożony najfajniejszy interfejs. No, jest Dolby Atmos, tak? To właściwie wystarczy. Jeżeli jest zaimplementowane dobrze, to działa dobrze. Adam mówił pewnie już o ekranie, mówiłeś o ekranie, że jest niesamowity. No, ekran jest naprawdę... Sony współpracuje wrażenie, w tej chwili wrażenie. Z hollywoodzkimi studiami po to, żeby troszeczkę więcej opcji tam było. Popatrzcie na te ramki. No, bardzo fajne są rzeczywiście. Jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz. W tej chwili są niestety tylko 3 gry dostępne na ten ekran, między innymi Fortnite oczywiście, co jest bardzo fajne. Ale prezes obiecywał, że troszeczkę więcej gier Asphalt będzie. Też, tak. I będzie więcej. Asphalt, tak. Są trzy, ale będzie więcej. Także... Trzecia ta koreańska chyba online jest. Nie, nie pamiętam, ty jesteś graczem, ja nie grywam, także nie wiem. No trochę szkoda, że poza paroma szczęśliwcami nie mieliśmy tutaj okazji wszyscy zgromadzeni na stoisku. Podejdź bliżej, pokaż im, nie wiem, aparat przedni, pomacać tych telefonów bardziej, potrzymać ich w ręku. Do ręki wszędzie nie są poprzyklejane. No widzicie, ma diodę powiadomień. Podglądamy, czy ma jacka. Nie ma jacka niestety. Na dole? Nie, na dole nie ma, także jacka nie ma. No i w zasadzie tyle. No, ciężko cokolwiek pokazać, jak telefon jest przyklejony do ściany. No trochę nam tu Sony trudne warunki zafundowało, no ale cóż, tak to bywa. Jak co roku właśnie. No trudno. Ale telefony wyszły fajne. Ale jakość audio jest genialna. I to na razie tyle ze stylizacji Sony. Czyli krótko podsumowując, jeden flagowiec, dwa średniaki, duży i mały. Średniaki dostępne w zasadzie od zaraz, a flagowiec no jakoś tak wczesnym latem, może nawet dopiero w czerwcu. Średniaki mogliśmy wziąć do ręki, natomiast jedynki w żaden sposób do ręki wziąć nie można. Trochę szkoda. Sony ma bardzo fajne smartfony, tylko bardzo trudno dostępne. No i ciężkie warunki oczywiście na konferencji, jak zawsze. Pozdrawiamy Was do następnego. Cześć. I oczywiście dziękujemy organizatorowi. Cześć.